Witam Was, kochani, serdecznie. Ja jestem Juken. Przed Wami 40. odcinek z Eurotrack Simulatora 2 z serii Zaczynamy od zera do milionera, czyli tej serii, której wszystko dzieje się na Waszych oczach, których levelujemy to konto na luzie. W poprzednim odcinku zrobiliśmy, moi drodzy, dość długą trasę, naprawdę długą trasę. Dzisiejszy odcinek będzie krótszy, ponieważ mamy dużo rzeczy jednak technicznych do ogarnięcia, typu zakupy kolejnych ciężarówek, więc zrobimy sobie krótką traskę i przejrzymy efekty tego wszystkiego, co się u nas dzieje. No, tak też obiecałem, więc to robimy. Zobaczcie, widzowie, podczas ostatniego odcinka cały czas chodziło mi po głowie, czy po tej długiej trasie, którą zrobimy, będzie eksploracja mapy przynajmniej 10%. No, mamy prawie 12%, także jest petarda. Jest petarda, to jest naprawdę już motywujące. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, gdybyśmy pewnie nie dostali kary za uszkodzenia na tej trasie, byśmy mieli już jeszcze jeden level wbity, czyli udałby się ten plan, gdyby nie moje uszkodzenia. Natomiast dziś zrobimy sobie taką krótką trasę, szybką, żeby ten level po prostu wbić. Nie będziemy się tam gdzieś, moi drodzy, sprężali. Więc weźmiemy sobie krótką trasę, ale zaczniemy oczywiście od zobaczenia, co z kierowcami. Tak jak widzieliście w poprzednim odcinku, zniknęła nam... Ja to przez cały odcinek się zastanawiałem, co jest z naszą Helgą, czemu tej Helgi nie ma. Nie wiem, czy ona się sama zwolniła, widzowie, no ja tutaj nic nie zmieniałem. Na pewno Helgi nie, chyba że mam zaniki pamięci, nie wiem, ale z tego co pamiętam, to Helga w końcu się wzięła w garść i zaczęła fajnie zarabiać. Więc dziwi mnie to, że Helgi no nie mamy. Nie wiem, co się z naszą Helgą stało. No, zniknęła, po prostu zniknęła. Szkoda, bo chciałem kupić jej nową ciężarówkę. No właśnie, bo może zastanowimy się, żeby dobrym pracownikom znowu dać nową ciężarówkę, a używane przenieść do dalszych pracowników. Jak tu mamy z garażami, widzowie? Mamy garaż w Paryżu, który chciałbym uzupełnić, ulepszyć o 3 miejsca i od tego myślę, że widzowie zaczniemy. Zrobiłem, jak widzicie, w poprzednim odcinku machnią, że spłaciłem duży kredyt, ale to tylko po to, żeby raty mi nie naliczało, żeby mieć kredyt za darmo. Aha, i więcej niestety już nie wezmę kredytu. A ciekawe, dlaczego dwóch nie mogę małych? To jest jakiś limit? Ciekawe. Poprzednio mogłem dwa małe, czyli jak mam dużo kasy na koncie, to nie mogę? Jak mniej, to mogę? No nie wiem. Nie będę w to ingerował w tej chwili. Słuchajcie, Paryż mamy do ulepszenia za 400 tysięcy i to właśnie robimy. Kupimy z dwie ciężarówki, zajrzymy do tych używanych, bo czasem coś tu się fajnego może trafić, ale raczej czterogwiazdkowe. Spróbuję może to Renault kupić jednemu pracownikowi, słuchajcie, no bo płacić 300 tysięcy, a prawie 500 za ciężarówkę, to według mnie różnica jest jednak spora. A cztery gwiazdki ma, więc jeżeli nie będzie się na czerwono świeciło, no to myślę, że damy radę z tym Renault. I zobaczmy jeszcze tutaj, nie wiem, może tego DAF-a? Kurczę, ten DAF nie ma dużo zużycia, a jest dosyć tani, chociaż ma trzy gwiazdki i boję się, że z tym DAF-em może być problem, że ten Mercedes może być lepszą opcją. Tylko DAF ma lepszy zbiornik paliwa, ma więcej koni, a no Mercedes też ma dużo koni, ale ma mniejszy zbiornik paliwa. Zużycie 11, 2, 3, 10, 2, no to tutaj jest zdecydowanie mniej w tym DAF-ie zużycia. Jest on tańszy. Spróbujmy tego DAF-a. Jeżeli nie będzie się świeciło na czerwono, to znaczy, że pojedzie. Oby tylko pracownicy za mnie tego nie naprawiali. Bo jeżeli tak, to możemy jeszcze pomyśleć o jednym garażu. Zobaczmy, czy tak czy siak musimy kierowcę zatrudnić. Najwyżej mu auto wymienimy. O proszę, Denis ma dwa, tutaj ma Steven, proszę bardzo, Stevena od razu zatrudniamy, bez zastanowienia, bo ma trzy długodystansowce, no i Denis byłby chyba kolejnym do wzięcia, no chyba Denis, tutaj nie widzę konkurencji dla Denisa. Jak wiecie, zawsze w pierwszej kolejności patrzę, żeby dany pracownik miał chociaż no jeden długodystansowiec. Jak ma dwa lub trzy, to już jest rewelacja. I lepiej być nie może. I oczywiście od razu ustawimy sobie tych kierowców na długodystansowca i na długodystansowca, żeby było ustawione. Resztę mamy
wszystkich poustawianych, czyli możemy jeszcze sobie tylko zerknąć, czy na pewno nam ciężarówka nie świeci się na czerwono. Zobaczcie, nie świeci się na czerwono. Więc całkiem możliwe, że dlatego pierwsze dwa kursy tych panów będą kosztowne, bo oni pewnie tą ciężarówkę naprawią bez mojej zgody, no ale to już trudno. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja w banku. Nie mogę nic pożyczyć, a to jest ciekawe właśnie dla mnie, dlaczego to tak wygląda. Zarządzanie garażami, zakup garażu. To, moi drodzy, z jeszcze jeden garaż sobie kupimy. No to już jest inwestycja konkretna, dlatego też trasę zrobimy dzisiaj dosyć krótką. Mamy coś w Hiszpanii, mamy coś we Francji, w Niemczech mamy tylko Berlin, ale nie mamy we Włoszech. Może w Rzymie. A co? Czyli jest szansa, że jednego pracownika będziemy mogli jeszcze zatrudnić. Jeszcze raz zerknijmy do banku. To mnie zastanawia, o co tutaj chodzi. Bardzo mnie zastanawia. Zobaczmy w używanych. No jeżeli te trzy gwiazdki dawały radę, tutaj nie ma zużycia nie wiadomo jakiego w tym Mercedesie. 355 tysięcy. 11. Ten ma mało zużycia, słuchajcie, Mercedes. Bak paliwa 600 litrów, 400 koni. Tu jest 300 tysięcy, ale jest dużo zużycia. Dobra, weźmy to. Weźmy, widzowie, za 170 tego Mercedesa. Powinno być GITES do Rzymu. Myślę, że na czerwono nie będzie. No i więcej już nie kupimy, bo nie ma tańszego niestety. Zobaczmy, czy nie ma na czerwono. Zresztą tak czy siak trzeba pracownika zatrudnić. Kogo byśmy tu zatrudnili? No pani Megan ma jedną chociaż na długodystansowcu. Więc pani Megan... O, Christian. Christian ma dwa długodystansowce, więc byśmy go wzięli raczej. Tak, weźmiemy Christiana. Do Rzymu zatrudnimy, cyk. I tylko oczywiście musimy przejrzeć, widzowie, tradycyjnie, bo to jest ważne, żeby później nie było rozczarowań, przejrzeć, czy czasem tutaj Christian ma i na czerwono się nie świeci. Na to musimy zawsze zwracać uwagę, to jest taka tutaj podstawa. No dobrze, czy możemy jeszcze jakąś ciężarówkę kupić jedną? No raczej nie możemy, bo już mamy 200 tysięcy, a ciężarówki są powyżej 300, także... No już więcej nic tutaj używanego nie kupimy. Niestety. Dobra. To są sprawy techniczne. Czyli jeżeli byśmy wbili level, to może ten delikatny ładunek sobie tutaj podleweluje. Żeby mieć pewność, że te 1000 expa w granicach 1000 nam wejdzie, no to weźmy może takie zlecenie, które byłoby do widzowie, żebym was nie skłamał. Cena według dystansu mamy. Nie no, 170 km, nie no, to tak koło 1000 by musiało być. Koło 1000, tu mamy 4200, nie no, nie chcemy, słuchajcie, 4200 takiej trasy. Chociaż jestem na tyle walnięty, że mógłbym to zrobić, ale to byśmy praktycznie podobną trasę jechali. Jak jechaliśmy, chociaż tędy nie jechaliśmy chyba, może jechaliśmy? My tutaj skończyliśmy, a jechalibyśmy tu. A czy stąd jest jakaś trasa? O nie, 3200. Nie no, takiej trasy byśmy nie chcieli. Do Uppsala nie chcielibyśmy, bo jakoś ciągle tam jeździliśmy, to jest za krótko. Czyli to nie. Odklikujemy w takim razie. Krótką trasę chciałbym. Żeby coś z jednej strony odkryć nowego, jakąś może nową trasę, z drugiej zaś strony, żeby to było te 1000... Tu byśmy nie chcieli do Szwecji. Kurczę, no tak z 1000 km bym chciał. O, 1200 też by mogło od biedy być. Tutaj przez Francję nie wiem, czy jechaliśmy. Wiertło. 1600 to już za dużo. 2000 to już za dużo. Widzicie, to nie jest tak łatwo teraz tutaj znaleźć zlecenie. 3000 to jest absolutnie za dużo. Tak nie chcemy szaleć. Taki 1000 km trasę. Kurczę, to może według, wiecie co, zróbmy inaczej. Ustawmy sobie według długości trasy może tak, rosnąco. Będzie nam łatwiej.
2 kilometry, no nie, 45, 107, nie no, takiej trasy to nie chcemy, 107 to nie. 800 za mało, następna, to tu byśmy, o, Warszawa do Słowenii, 800 kilometrów, no jest szansa, żebyśmy ale samochody to niekoniecznie. Tu byśmy mogli zobaczyć, słuchajcie, ten West Balkans, to byśmy mogli zobaczyć, czy to działa. Świetliki dachowe, 800 kilometrów, no fajnie by było, jakby było... Aha, jest więcej jak 850. I z Budapesztu. Wiecie co, to nie byłoby, widzowie, źle. Z tego Budapesztu tutaj. Albo z Elbląga na Słowację, ale tutaj wszystko mamy w Polsce odkryte. Zobaczmy jeszcze dalej. Bo wiecie, ja chcę odkrywać trasy. I to jest też założenie pod odcinki, żeby odkrywać jak najwięcej trasy. Tu mamy 900 kilometrów z Węgier przez Austrię do Niemiec i nigdzie nie byliśmy, więc to bym zdecydowanie widzowie wziął. Zdecydowanie wziąłbym z Budapesztu do Frankfurtu jakieś tam zewnętrzne płytki. Dziwnie to brzmi, ale trasa myślę, że jak najbardziej okej. Czyli musimy się do Budapesztu w takim razie przenieść. Niecały 1000 kilometrów, więc jest szansa, że tego expa nam tyle wejdzie, żeby ten poziom po prostu wbić. Tylko teraz pytanie za 100 punktów, czy my będziemy w stanie zrobić szybką podróż, czy będziemy musieli auto naprawić, widzowie. No i czy nam będzie po prostu tutaj... A, to nie tak łatwo, widzicie, widzowie, to nie jest tak łatwo. Gdzie my tu teraz jesteśmy, słuchajcie, mapa świata? Ohoho. No to się trochę wkopałem, słuchajcie, widzowie, bo tu serwisu nigdzie nie ma. Będę musiał dojechać, ale to już nie będę was zamęczał i po prostu wezmę zlecenie, to wtedy... Wiecie, widzowie, że tu nie ma nigdzie serwisu? O kurde. Dobra, czyli chyba zmiana planów. Tu by był serwis może. Ile to jest kilometrów? Jakie 3000? Ile, co to się tu popsuło? 400, ale w życiu nie pojadę 400 kilometrów do serwisu. Dobra, widzowie, musimy plan zmienić. Zobaczcie, nie ma tu nigdzie mechanika. No dobra, możemy zrobić już, dobra, stracimy, zróbmy inaczej. Jest też taka opcja, widzowie, że... Jest taka opcja, że stracimy ten 1300, a po prostu odholujemy, skoro nie ma. Nam tu zależy też na czasie. O, słyszę, że deszcz pada. Albo i nie. To ja nie wiem. Niby deszcz pada, a nie pada. Zalecenia serwisowe. No niestety trzeba będzie... I tutaj jest, widzę, dosyć spore zużycie. A ile to będzie... O nie. Czy to coś tu nam zmienia? No to musimy wymienić. Bo zużycie jest spore. Dobra. Wymienimy. Dobra, teraz będzie można auto transportować do Budapesztu. Szybka podróż. No trochę stracimy, wiecie, nie każde zlecenie musi być super ważne. Natomiast powiem wam tak, że no tu może być tak, że ten kurs w ogóle okaże się porażką, że nam się gdzieś tam powiesi na tym West Balkans i to też robię testowo, dlatego nie chciałem zbyt długiej trasy brać, żeby nie denerwować się, że coś nie działa i stwierdziłem, że... A co to tak... Tak ciemno. Dobra. A ustawiałem GPS i co się stało? Co to się stało, widzowie? Budapeszt, to nie było. Budapeszt, Siedlce. O, tutaj byśmy przez Kraków pojechali, Kielce, tylko trochę mała trasa. Wszystko spoko, tylko... Albo Budapeszt, Gorzów Wielkopolski, 830, za mało, musi być 850. Budapeszt do Bukaresztu, o, ale brakuje 5 kilometrów, widzowie, no musi być 800. O! Legnica, Gorzów, odkrylibyśmy Polski trochę. Wiecie co, bierzemy to. Co to jest? LPG. Budapeszt do
Do Szczecina. Bezpiecznie. Pewnie, że tak, bo do Polski, wiecie, ja chcę w Polsce trochę też poodkrywać tutaj trasy, widzowie, także... Skręć w prawo. Nie mamy całej Polski jeszcze odkrytej, co jest mi troszkę tutaj, no tak, no bym powiedział, wstyd, bo uważam, że jeśli biorę się za odkrywanie mapy... Jedź prosto. ...i mamy takie fajne wyniki, ponad 11%, to... No wypadałoby, żeby ta Polska była jako pierwsza w 100% odkryta. No gościu, tu byliśmy, słuchajcie, jak widać w Budapeszcie, także chyba nam nie wysypało Eurotraka. Bo widzę, że mamy odkryte część drogi. A to nieważne, mi głównie chodziło o to, żeby w Polsce... Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Dobrze, dobrze, dobrze. Mi głównie, widzowie, chodziło o to, żeby w Polsce odkryć... Skręć w lewo. Jakąś tam część, a tą drogę przez Gorzów Wielkopolski na Szczecin mamy nieodkrytą, także akurat idealnie się składa. Teraz muszę dbać o moją ciężarówkę, bo jest naprawiona. No i dobrze by było, jakby pracownicy mi trochę w tym czasie pozarabiali. Dobra, weźmiemy sobie LPG. Weźmiemy sobie LPG, słuchajcie, jak widzicie, no ja to robię na totalnym luzie i nie zawsze biorę trasy, które jakby, no... Budapeszt-Szczecin to jest... Budapeszt do Gorzowa to jest krócej. Do Szczecina. To jest jeszcze Łeba. Do Łeby w ogóle by było, ale Łeby, tu mamy tą trasę wszędzie odkrytą, także nie będzie dla nas nic takiego... Do roboty. Odkrywczego, a też chodzi o to, widzowie, no przy wyborze trasy, abyśmy po prostu troszkę odkrywali tej mapy i zwiedzali nowe tereny, a nie jeździli ciągle tą samą drogą, bo to żadna filozofia. LPG jeszcze nie wieźliśmy, także sygnał GPS, system. Myślę, że całkiem fajnie. Dobra, muzyczkę sobie włączmy gdzieś tam na przykład stąd. Losowo. Trasa długa to nie będzie, a jednak mnie oszukali, jest krótsza niż 850. A dlaczego tak? Ciekawe, co by się stało, jakbym pojechał bardziej okrężną drogą i zrobił więcej niż 850. Skręć w prawo. Dobra, mi tu, słuchajcie, widzowie, głównie chodzi o to, żeby wbić exp, żeby wbić nowy level i mieć już wszystko na fulla tych trzech opcji. Podoba mi się to Volvo, fajnie są te migacze podświetlone, tak fajnie to miga. Szczególnie w nocy to fajnie widać, nie? Także jazda nocą też ma swoje plusy, a długo tą nocą tak nie pojedziemy. Chwilę można sobie pozwolić, ale musimy jechać ostrożnie, bo jedziemy LPG, żeby nam nie wybuchło. Widzowie, nie wiem, czy ja jestem odpowiednią osobą do przewożenia takich ładunków. Trzymajcie kciuki, żeby nas po prostu nie wywaliło z Eurotraka, bo jak gdzieś tam nas wywali, to znaczy, że już jest kaplica, ale no jest odkryte, jechaliśmy tędy, więc... Raczej nie powinno być problemu, bo chciałbym te trasy też odkrywać troszkę. Tam jakaś trasa też jest do Grecji. Chciałbym też zobaczyć, żeby odkrywać trochę nowych tras. Bardzo mi na tym też, nie ukrywam, że zależy. Lecimy. Szybka trasa, szybki kursik, pewnie bez spania się. Poniedziałek przyjazd na 16, na 17. Także myślę, że bez spania się obejdzie, aczkolwiek... Nie, no myślę, że nie ma sensu z tym spaniem. Jedź prosto. Co to, ruchu w ogóle nie ma w tym Budapeszcie? Tak pusto? To po co światła są powłączane w nocy? Mogłyby migać. Co to w tych Węgrzech z tymi światłami? Każą mi się zatrzymywać co chwilę. Ja tu się spieszę z gazem i jadę do Szczecina, żeby samochody miały co tankować. Niektórzy na gaz jeżdżą, bo taksówkarze może już nie mają gazu. Ja tu muszę szybko dojechać, a tutaj takie sytuacje, widzowie. Troszkę
troszeczkę czuję niedosyt po ostatnim odcinku i tak jak mówiłem, po tym oczywiście biciu rekordu, jeśli chodzi o trasę. I tak jak mówiłem, z miłą chęcią spróbuję trasę, która będzie dłuższa niż 5000 km, więc oby taka się znalazła i trafiła. I natomiast czuję niedosyt, bo słuchajcie, mówię, zabrakło tam te 700 expa, akurat dostałem kary za uszkodzenia i przez to nie wbiłem w jednym, bo tak bym wbił, w jednym odcinku bym wbił dwa levele po prostu. A tak niestety nie wbiłem przez to. I dlatego mam taki troszkę, widzowie, niedosyt. I dlatego robimy tą trasę, która ma nam szybko ten level wbić, a... Aha. Juken za kółkiem. Co tu się dzieje? Juken za kółkiem, dobra. Jakby ktoś, widzowie, się pytał, to ten odcinek, który teraz nagrywam, nagrywam dosłownie pół godziny po nagraniu poprzedniego odcinka, w którym robiliśmy tą trasę 4900 km. Także moje ewentualne odwalanie od początku może być spowodowane lekkim znużeniem po tamtej trasie. Nawet miałem, słuchajcie, w głowie taki szalony pomysł, żeby drugą trasę taką długą pod rząd nagrać i nawet jeszcze jest niewykluczone, czy nie przysiądę i nie nagram, ale to już jedyna taka różnica by była, że raczej byłby to mniej gadający odcinek, bo troszeczkę od tych 4 godzin gadania to już mnie gardło boli, mimo popijania herbatki, także wtedy może bym nagrał, tak wiecie, więcej trasy, mniej gadania. W tym odcinku bardzo chciałem zrobić krótszą trasę, między innymi po to, żeby te techniczne sprawy też poogarniać. O, Słowacja. O, pierwszy przychód. Kierowca Kate. I osiągnęła kierowca Kate poziom. Pięknie, widzowie, to jest tak motywujące, jak się nowych ludzi zatrudnia. Tą kobietę wczoraj zatrudniałem, znaczy we wczorajszym odcinku, a przez trasę długą, którą robiłem, to ona chyba już 4 kursy zrobiła, na których zarobiła. I to jest też takie motywujące podczas długiej trasy, że widzisz, że ci kierowcy faktycznie zarabiają. Także myślę, że chciałbym ten odcinek... O, 33 i myślę, że się uda, bo chciałbym, widzowie, ten odcinek kończąc dokupić jeszcze jedną ciężarówkę dla jednego kierowcy. Więc myślę, że nawet po tym, co ja tutaj zarobię, już byśmy kasę mieli na tą ciężarówkę, ale myślę, że też pracownicy fajnie zarobią, więc... Zobaczymy. Chyba, że mi do głowy coś strzeli i kolejną taką trasę 4000 km wezmę i wtedy się tak zaprę, żeby nie mieć tych jakichś tam, powiedzmy, kar za uszkodzenia. Widzowie, wtedy się tak zaprę, że jest spora szansa, że może mi się uda. A następnie trzymaj się lewej strony. Że może mi się uda, słuchajcie, dwa levele wbić w jednym odcinku, bo chciałem to zrobić. I między innymi dlatego czuję niedosyt z poprzedniego odcinka, bo to takie miałem. Wiecie, to my tu levelujemy na luzie, ja się nie spinam z niczym. Ale czasem jakiś challenge sobie założę. Jeśli gdzieś tam przez takie moje błędy ten challenge nie do końca mi wypala, to czuję niedosyt, nie? No nie będę mówił, że nie, no widzowie, no taka jest prawda, no czuję niedosyt. Jedź, kurde, tym golfem. Chłopie, jedziesz czy nie? Aha, bo ja mam migacz włączony i dlatego on tak głupieje. Łe jery, co za kretyn. Jadę tu, wyprzedzam, bo...
Wleką się, 90 tu jest, a oni się wleką. Fajnie to wygląda, to z tego byśmy mogli widzowie miniaturkę, myślę, że zrobić. Jeszcze fajnie by było, jakbym w nic nie przydzwonił. To by było w ogóle już mega zajebiście. To jest jakaś dziwna trasa. Czemu ja w prawo nie mogę od razu skręcić? Tylko tak chyba, że wiaduktem jadę. Aha, bo nie jadą pod spodem, dobra. To nie mogli tu zjazdu zrobić na dół? Tylko muszę... prawej strony, a następnie zjedź... Oj, 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 oj. Ojojoj. No dobra, no jednak rutyna mnie ponosi, więc robienie trasy 2000 czy 4000 kilometrów mogłoby być widzowie ryzykowne przy jednak jakiejś formie zmęczenia po poprzedniej trasie. Mogło to by być widzowie ryzykowne, wiecie. Ja tu LPG wiozę i takie numery. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Zawsze w prawo jechałem tutaj. Pamiętam. Trzymaj się lewej strony. Pamiętam tą trasę. Tam, że tutaj nic nie odkryjemy, to akurat wiecie, żadna strata. Mi zależało, żeby w Polsce trochę trasę odkryć, a jak mamy pretekst, żeby mapy trochę w Polsce odkryć, to jak najbardziej z tego pretekstu widzowie korzystamy. Ja staram się w Polsce jak najwięcej mapy odkrywać. Lubię zresztą, słuchajcie, trasy po Polsce, ale sama trasa w Polsce punktu A do punktu B byłaby dla mnie za krótka zdecydowanie. Oj, bo tu światła są. Nadal mi zachodzę w głowę, co się z Helgą stało, widzowie, naprawdę. To jest dla mnie taka zagadka, słuchajcie. Bo przecież tak jak i wy, obiecuję wam jedną rzecz. Jak tylko znajdę w pracownikach ponownie tą Helgę, albo inną, bo już nie pamiętam jak ona wyglądała, chyba była blondyną, jak taka typowa Helga. Jak tylko ją znajdę, to zatrudnię ją ponownie, niezależnie jakie będzie miała tam umiejętności, nie? Natomiast to jakby nie jest kwestia nawet tego wszystkiego, tylko co się stało z Helgą. No bo ja na nią narzekałem, na nią marudziłem, ale raczej jej nie zwalniałem. Mówię raczej, no bo wiecie, ręki nie dałbym sobie uciąć, ale wydaje mi się, że raczej Helgi nie zwalniałem. Jechać, rura. Rura, chłopy. Pamiętam tą drogę, tylko zawsze z drugiej strony jechałem tutaj do Węgier, przez Słowację, tutaj taki przejazd kolejowy gdzieś chyba będzie za chwilę. Pamiętam tą drogę. Co za gagatki, jadą 50 na godzinę, no. Ej, Gerwazy, lecisz.
Lecisz. Dobra, tam jazda pod prąd. Żadna jazda pod prąd. Ja po prostu wyprzedzałem kulturalnie. Znaczy jazda pod prąd to właśnie jest mandat za wyprzedzanie, jakby ktoś nie wiedział. Bo tak to się tutaj nazywa, że jazda pod prąd. Ja tu mam ekspresową dostawę, słuchajcie, szybki odcinek. I wiozę ważne LPG, więc nie ma czasu na jakieś tam... Przygotuj się do skrętu w lewo. Tak jest, skręcam w lewo. Oj, 110 na 50 to mogłoby być drogie. Wolę się ogarnąć, widzowie. Jakoś po tej trasie długiej tak zaczynam... Skrętu w prawo. Po tej długiej trasie widzę, że trochę... Trochę odwalam, nie? Także tak jeszcze raz wam mówię, jak coś dzisiaj odwalam w tym konkretnym odcinku, to jest to nagrywane tego samego dnia, w którym nagrywałem trasę prawie 5000 kilometrów. Czasem zdarza się, że kilka odcinków jednego dnia nagrywam. To wszystko zależy od energii, od czasu, od wielu czynników. Czasem i wolę mieć... Szczerze, jakbym miał nagrane na zapas konkretny, to też byśmy nie mieli, widzowie, przerwy tygodniowej w odcinkach. No ale niestety, jak mnie choróbsko rozłożyło. Chociaż byłem tak chory przez 3 dni, że nawet nie byłbym w stanie tego odcinka wrzucić. On by musiał już być wcześniej zaplanowany. To też jest lekcja na przyszłość, że lepiej mieć jednak coś na zapas nagrane. A dzisiaj mam energię, mimo tak długiej trasy, którą zrobiłem, 5000 kilometrów, jeszcze miałem ochotę trochę sobie pojeździć, słuchajcie, w Eurotracku. Jakoś to Volvo mnie tak wkręciło, poza tym też przebiegi mu na... Właśnie, ciekaw jestem, czy tym Volvo już zrobiłem 10000 kilometrów pierwsze. To jestem bardzo ciekaw, widzowie. Oj, jakie tu są zakrętasy. No i wjeżdżamy do Polski, kochani moi drodzy. Większość trasy będziemy mieli w Polsce, co mi się bardzo podoba. Bardzo mi się to, widzowie, podoba. Pięknie. Przychody lecą od pracowników, osiągają pracownicy nowe poziomy. Piękna sprawa, widzowie. Chyba kojarzę tą drogę. To jest ta, co są roboty drogowe i tak z góry fajnie widać. Będzie chyba to, widzowie. O, policjanty przed nami jadą, muszę uważać. Jadą kią. Tylko czekają, żeby mi dać mandat. Tacy niepozorni. Ale to oni. To są oni, widzowie. Czekają, żeby mi dać mandata. A ja sobie nie mogę pozwolić na jakieś mandaty. Widzicie? Jadą. Gagatki. Jest, teraz widać. Policja. Tylko czemu jest napisane przez Z? A to może czeska policja, kurczę, jedzie tu. Bo nasze słowacka, sorry. O, kierowca Lili osiągnęła poziom. No pięknie, widzowie, ale nam awansują ci kierowcy.
Muszę do nich dlatego często zaglądać, żeby patrzeć, jakie oni te poziomy osiągają, żeby ich tam odpowiednio kierować. A fajna sprawa tym razem jechać w tę stronę. Zawsze jechałem w drugą stronę, chyba z 3 kursy miałem, przeciwną stronę. A teraz jedziemy właśnie w tę stronę. No dalej. O, 90 luz. Fajna sprawa, o, 110, pięknie. Można grzać. Dzisiaj szybki odcinek. W 50 minutach myślę, że się uwiniemy. Te policjanty i tak szybciej grzeją niż 110, bo nie mogę ich dogonić. Oni nie jadą gagatki, kurczę. Zgodnie z przepisami. Zobaczcie, jak mi odjeżdżają. Gagatki jedna. Dobra, dogoniłem ich. Trzymaj się lewej strony. Dobrze, Iwonka. Z miłą chęcią się lewej strony trzymam. A gdybym prosto pojechał na Kraków, tam mam, widzę, też nieodkrytą część drogi. Na Kraków mam nieodkryte, słuchajcie, tu na Silezję coś odkrywamy. Zjedź w lewo. O, 50, kierowca Umberto, pięknie, widzowie, ale kasa leci. Każdy, no strumieniami pieniądze lecą, widzowie, strumieniami lecą, także... Także ciężarówkę jedną jeszcze kupimy dla pracownika. To będzie odcinek pierwszy, w którym będzie 5... 4? To już nie pamiętam, ile ja tych ciężarówek w tym odcinku kupiłem do tej pory. Już się zawiesiłem. Jedź mi z tym tutaj niedźwiedziem, gościu. To ty w ogóle tam przewozisz niedźwiedzie? Chłopie, nie wolno niedźwiedzi w ciężarówce przewozić takiej. Gościu. Jedź tym niedźwiedziem dalej. Chyba, że miód przewozi. Miód się kojarzy z niedźwiedziami. Kubuś Puchatek jakiś. Kurczę, a nie, ryby. Nie wiem, już cholera wie, co on tam przewozi. Niedźwiedź z rybami, ja nie wiem. No i znowu bramki autostradowe. Jak ja to uwielbiam. Znowu policjanty przed... A w Polsce jest do dupy to zrobione. Zobaczcie, jak fajnie jest zrobione w innych krajach. Jeździmy i we Francji nie masz takich ograniczeń na 40. To przejeżdżasz przez bramkę i za chwilę sobie przyspieszasz. A tu o, zobaczcie, 40 mamy tak długo. Bez sensu. Po co ta 40? To już dawno powinno być 80. Taki hektar 40 jest. Czas marnujemy, widzowie. Dzisiaj bez tankowania, bez spania. Na 16 dojedziemy, nie ma sensu spać. Co, znowu bramki? Nie no, chyba nie ma tu bramek. Jak przeleciałem? O kurde! Ja LPG wiozę, nie? Ups. Ups. Jakiś lądujący samolot, widzowie. Zróbmy sobie zdjęcie z policjantami na miniaturkę. Że jeszcze ich dogonić trzeba. Nie tak łatwo ich dogonić. Gagatków. Trzymaj się lewej strony.
Odjeżdżają mi, jadą. Jadą szybciej niż dozwolona prędkość. Bo mi odjeżdżają. Zobaczcie, jak mi odjeżdżają. Aha, bo tu jest 140. Dobra, to już ich nie dogonię tak szybko. Nie tak łatwo policjantów dogonić, kurde. Chciałem z nimi sobie zdjęcie na miniaturkę zrobić. Siną dal pojechali, już ich nie dorwiemy. Już nie ma szans, widzowie, żebym ich dogonił. Patrzcie, nie ma ich. Tylko dym po nich został. Tam lecą przed nami. Już nie ma szans, żeby ich dogonić. Przynajmniej jadąc w taki sposób, słuchajcie, po tej drugiej, długiej trasie, jaką zrobiłem dla was w poprzednim odcinku, ale ja to nagrywam, mówię, teraz, tuż po tej długiej trasie, to przynajmniej nie zamula mnie, bo ja nie byłbym w stanie tu normalnie jechać, słuchajcie. Fiu, 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 fiu. Fiu, 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 fiu. Już mi trochę psycha chyba siada od tej jazdy, słuchajcie, tyle godzin. Oj! Panie policjancie, bo bym panu przydzwonił. Ale bym w nich przydzwonił, nie? Chamsko mi drogę zajechali. No nie powiedziałbym, że to jest ze Śląska do Szczecina, to w życiu nie będzie 300 km. Prędzej do Poznania by było, nawet nie, bo Poznań to, no może do Wrocławia, nie wiem, widzowie, wiecie, jak nie ma może tutaj takiego, aha, opolskie, no dobra, no ale z Opola, no to i tak do Szczecina raczej nie. W życiu z Opola do Szczecina nie jest 300 km, jest o wiele więcej. Z Opola trasy mieliśmy, także spoko. Szybko to przelecimy, to taki szybki odcinek, widzowie. Bez zbędnego przedłużania. No jechać, policjanty. Chcę z wami zdjęcie zrobić, ale wy tak niezdecydowani. Albo zapieprzacie, albo kurde zwalniacie. Chłopy, zdecydujcie się. Chciałem z wami zdjęcie, no i teraz znowu przyspieszają. Myślicie, że tu przy 140 tak się da? Z wami zdjęcie zrobić? Nie takie proste z tej kamery, to się może źle skończyć, jeszcze mi propan wybuchnie, kurde, na naczepie. Oj, bo będzie mandat. Zgubię bramki, nie? Kulturalne policjanty nie dali mi mandatu jeszcze. Takich to rozumiem. Co to się stało, że mamy bramki bez zatrzymywania się? Poszli szybcy i wściekli. To gdzie my jesteśmy teraz, widzowie? Byliśmy za Opolem, to gdzieś może w granicach Wrocławia bądź Poznania. My jedziemy A4 w tej chwili, no to jedziemy chyba na Wrocław. Z Wrocławia do góry polecimy. Nie wiem, tak mi się wydaje.
mi się wydaje, widzowie. O, wymijam ich w końcu. Ale nie jechaliśmy tą drogą jeszcze, słuchajcie. Bo to już jest ta droga na Gorzów chyba. Ale jak, A4? Nie, coś mi tu nie gra. Tą 70 to kogoś mocno pogrzało. W życiu nie ma 70 na autostradzie, spieprzajcie. Ktoś błąd popełnił i na autostradzie wstawił 70. Mnie ona nie obowiązuje. Za głupotę nie mogę odpowiadać ani płacić. No dobra, A4, no i tędy jechaliśmy. Ale A4 to jest przecież strona Niemiec. Aha, bo będziemy teraz odbijali, dobra. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Dobra, będziemy odbijali. No jedź tym Passatem. Zjedź w prawo. To tu? Gdzie ja zjeżdżam? Stację benzynową? A, tu jest zjazd, dobra. Aż zgłupiałem, co to za droga, nie? Przygotuj się do skrętu w lewo. Dobrze, Iwonko, przygotowuję się. A zawsze jestem przygotowany do wszystkiego. Skręć w lewo. Raz lepiej, raz gorzej, ale generalnie przygotowany zawsze jest. Patrz, jak mnie gościu kulturalnie puszcza. Tak na styk wyjechałem, nie zahaczając o tamtego. Dzisiaj ta jazda, słuchajcie, to jest tylko taki dodatek, bo bardziej skupiłem się oczywiście na tych rzeczach technicznych, które też chciałem wam pokazać. Ale w życiu z Legnicy... Mowy nie ma, widzowie. Z Legnicy do Szczecina to nie jest 200 km, chyba z Legnicy do Poznania. Teraz widzę, że przez Legnicę przejeżdżamy, ale to coś tu jest nie tak z kilometrami. Przygotuj się do skrętu. Oj, 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 oj. Ale bym przydzwonił w gościa, nie? Wymusiłem. Skręć w prawo. Ja dziś jestem szalony kierowca tira. Tirolot. Ale pozwiedzajmy Legnicę, widzowie. Jedź prosto. Czemu oni sto... Aha, bo czerwone światło, jery, a ja już gaz dawałem. O co tu, come on, że oni stoją. Czy tak wygląda Legnica? No nie wiem, widzowie, czy tak wygląda Legnica. Jedź ty tą Dacią, ty Romualdzie jeden, ty. Jedzie jak taka podszewka jakaś, kurde. Popie. Jedziesz czy nie? Będę wyprzedzał. Popierdziele, wyprzedzam, bo nie umiesz jechać. Wsiadł do Daci, niedzielny kierowca i... Oj, to chyba policjanty. Zjedź drugim zjazdem. Nie, na szczęście to nie są policjanty. Już nie chciałem wjeżdżać w ten auto, nie chciałem mandatu za stuczkę kolejnego. Zjedź z ronda. Odwalam, ja dzisiaj, widzowie, odwalam. To już mi faktycznie chyba psycha siada od tej trasy. Pięciotysięcznej. Na pewno mi głos siada i na pewno mnie tyłek boli od siedzenia, więc psycha pewnie też siada. No ale chcę tą trasę zrobić, żeby jeszcze jednego kierowcę zatrudnić i kupić mu ciężarówkę.
O, kierowca Denis, przychód. 25 tysięcy, jak ładnie. A następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Juken Trombitko, kurde. Powinienem mieć ksywkę Trombitko, bo na wszystkich trąbię. No zobaczcie, kolejny. A Christian został zatrudniony. Już zobaczcie, pierwszy kurs. 11 tysięcy zarobił i już osiągnął nowy poziom. Czy to nie jest, widzowie, piękne? Piękna sprawa. Takie zarabianie to ja rozumiem przez tych moich kierowców. Ale przygrzałem. Naprawdę, po tej długiej trasie jakoś tak nie mam cierpliwości na takie zwalnianie na 70. Trochę mnie to tak irytuje. No ale mówię, celem dzisiejszego odcinka nie była tyle trasa, co bardziej te wszystkie rzeczy, które trzeba było ogarnąć. Trasa to tylko taki dodatek, żeby wbić level. No bo wiadomo, że nie da się wbić levelu bez trasy. Aczkolwiek jak dla mnie to... Oj, co ja robię? Jak dla mnie, słuchajcie, to powinny być inne rzeczy też premiowane. Patrzcie, włączyłem wycieraczki i akurat deszcz zaczął padać. Przywołałem wilka z lasu. Według mnie, słuchajcie, takie rzeczy jak... też mogłyby być w jakiś sposób premiowane, jeśli chodzi o rozwój, czyli bardziej o expie mówię. Jak zatrudnianie kierowców, czy nie wiem, kupienie ciężarówki dla kierowcy. Jakimś tam drobnym expem, moim zdaniem, powinno do puli się to liczyć. Nie żeby mi na tym zależało, bo jak widzicie sobie... Oj, jeszcze na migaczu jadę. Jak widzicie sobie, świetnie radzę i tam nie płaczę z tym expem. I nawet nie chce mi się czasem robić parkowania, bo... No bo nie robię. Ale dla takich bardziej początkujących graczy... Byłoby to, myślę, motywujące, gdyby dostali exp jakiś za, powiedzmy, wykonanie jakiejś misji typu właśnie zatrudnienie pracownika. Byłoby to, myślę, fajne. ...80 km do celu, no. I to lecimy. Ups. Jeszcze deszcz pada, więc... Jest ślisko, widzowie. Może lepiej, jakbym niczego nie odwalał już. Nie,
nie? Tak by było całkiem nieźle, jakbym niczego nie odwalił. Ty gnoju, co mi hamujesz? Patrzcie, nie wjechał we mnie osobówką. Dobra, mamy 40 km do celu, jadę grzecznie. Już nie będę wywijał, widzowie, bo... Za niewiele zostało do końca. A wypadałoby ten level wbić, także uszkodzeń towaru też nie mogę mieć. Znaczy, mam na myśli tego propanu, który wieziemy. Już zjeżdżamy. Dobra. Udało się hardkorowo wyprzedzić. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Tutaj trawa rośnie z asfaltu, no zdarza się czasami, jak widać. O kurde, 66 tysięcy, kto to zarobił, widzowie? Filip! Filip zarobił 66 tysięcy, pięknie! Ej, co ja robię? Nie chciałem radia włączać, tylko chciałem zatrąbić. Pięknie, widzowie, pięknie. To ja wziąłem trasę do Gorzowa Wielkopolskiego, a nie do Szczecina? Słuchajcie, ja byłem wręcz przekonany, że wziąłem trasę do Szczecina. No jechać! Pięknie, byłem przekonany, że do Szczecina wziąłem trasę, a tutaj do Gorzowa wzięliśmy. O co tu chodzi? No jechać tym, kurde, Citroxem. I patrzcie, jakiego człowiek ma na koniec pecha, nie? Stanie mu taki baran i nie chce jechać. Muszę gościa wyprzedzić, ja nie mogę za nim jechać, bo to jakiś kretyn jest, słuchajcie. Totalny kretyn. Citronex. Ej, kurde. No i go tam troszkę. Troszkę go tam otarłem za karę. I bardzo mu się należało. Ale wiecie co, no ja byłem przekonany, widzowie, że trasę bierzemy na 100% do... Że trasę bierzemy, słuchajcie, do Szczecina, a tutaj do Gorzowa i nie rozumiem. Dlatego nie rozumiem, dlaczego. Dlaczego do Gorzowa dojechaliśmy, jak my do Szczecina mieliśmy jechać? Zjedź drugim zjazdem. Źle kliknął? Naprawdę? Dobra, no to może źle kliknąłem, nie? Zjedź z ronda. Widzowie, wychodzi na... lewej strony, a następnie skręć w lewo. Wychodzi na to, że źle kliknąłem. Skręć w lewo. No i wjechał we mnie kretyn BM-kom. Tak ładnie migałem migaczem, no. Dawaj tu migacze. Dobra, myślę, że aż takich uszkodzeń nie będzie i ten level uda się wbić. 58 tysięcy, Patryk. No pięknie, pięknie, podoba mi się. Ale nie wiem, dziwne rzeczy się, słuchajcie, w tym Eurotracku dzieją, bo... Albo jestem zmęczony po poprzedniej trasie i źle kliknąłem,
bo tu mi Helga zniknęła. Za chwilę się okaże, że wejdę jutro do Eurotracka i Helga nagle będzie. Skręć w lewo. Tu nagle wybieram trasę, kurczę, do Szczecina, to mi wzięło trasę do Gorzowa. Do usłyszenia następnym razem. Gdzie ewidentnie wybierałem do Szczecina trasę, już nawet nie chce mi się parkować, więc dziwne to troszkę. Łe, zadowalająco. Ale nie ma kary? Nie ma kary. Dobra, a weszło? Weszło, weszło. O, super, fajnie, wszedł level. Pięknie, widzowie, możemy tutaj delikatny ładunek levelować i później ADR-y i piękna sprawa. To co zrobimy, widzowie, na koniec, to co obiecałem. Dziwi mnie to z tymi kredytami, co to się tutaj, słuchajcie, stanęło. Wszystko jest ok, wszystko jest ok. No dobra, to zróbmy używane ciężarówki. To Renault się zazwyczaj sprawdza. Chociaż Mercedes ma mniejszy bak paliwa. Koni 500, 400. 11, 2, 3, 10, 8. To tu ma mniej. Renówka ma mniejsze zużycie. To był Paryż? Nie. Nie. Gdzie to był? Rzym. Tu. Był sobie Rzym. Dobra. Proszę bardzo, widzowie. Tak jak obiecałem, zatrudniamy jednego jeszcze kierowcę do Rzymu. A będzie to kierowca... Możliwe, że Megan. Megan lepiej wypada. Megan lepiej wypada. Megan wypada najlepiej z nich wszystkich. Bo ma dwa i ma jedno, także... Zdecydowanie Megan wypada tutaj najlepiej. Pięknie, widzowie. No chętnie bym jeszcze z jedną ciężarówkę kupił, ale to już raczej fizycznie jest niemożliwe, żeby taką kasę mieć. Zobaczmy Megan. Długodystansowiec. Tutaj tak samo długodystansowiec. Długodystansowiec i resztę zostawiamy jak było, ale zerknijmy. Nic tu się nie zmieniło. Nie wiem, dlaczego to tak dziwnie jest, że raz mogę dwa kredyty mniejsze, raz nie mogę. Nie wiem, może to zależy od kwoty ogólnej. Liczba aktywnych pożyczeń, możesz pożyczyć 0 zł, czyli może dlatego, że tego nie mam spłaconego zbyt dużo. A wcześniej miałem już spłaconego trochę. Dobra, spoko, jest dobrze, widzowie. No nic, dziękuję wam, kochani moi drodzy, za oglądanie. Będę bardzo wdzięczny, jeśli, drogi widzu, zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem. Jak widzisz, zapisuję, żeby nam tutaj nic się nie popsuło i nie uciekło. Zajrzyjmy tylko jeszcze na koniec do kariery. Niewiele się zmieniło, ale już prawie 12% odkrycia mapy mamy, także robimy postępy, jest dobrze. No w takim razie do zobaczenia, do następnego odcinka. Trzymaj się, cześć.